Cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu. Update. Tak wygląda mój wypadek. Ja kontra wersalka. Także nie jest źle. Troszkę mi to oko napuchło, ale tak tylko trochę. Naprawdę cieszę się, że nic się nie stało mojemu oku, bo gdybym uszkodziła sobie oko, nie wybaczyłabym sobie tego, także nie jest źle. Da się to zakorektorować. Zrobiłam sobie też jeszcze paznokcie, zmieniłam sobie kolor. I to jest kolor 5 w 1 Semilak. Nude coś tam, nude glitter. 5 w 1. Spiłowałam sobie tamte, wyrównałam sobie, wiecie, żeby było do uzupełnienia idealnie. I nałożyłam sobie właśnie ten produkt. Bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Powiem wam, że ta baza z Palu jest świetna, ta gumowa. Natomiast z tym się o wiele łatwiej pracuje. Mój kolor jest cudowny, bo ma w sobie drobinkę taką... Myślę, że fajnie mi wyszło. Nie wiem, jak wam się podoba ten kolor, ale... Ja przyszłam zrobić jakieś śniadanko, zrobić kawę. Darek, słuchajcie, jeszcze śpi. Jeszcze był wczoraj na siłowni i padliśmy wczoraj, padliśmy. O, pomidor się zepsuł. Oko je wyszły przepięknie, więc mogę wam podać przepis. Po prostu wpisałam pancake, mąka kukurydziana. I to jest ten przepis, który mi się wyświetlił. Dokładnie ten. Nic nie odbiegałam od przepisu. Wyszły pięknie, są przepyszne, więc polecam. Ostatnio nic mi nie wychodziło, słuchajcie, a ten przepis jest ok. Jak tam wyspałeś się? Spał i spał. Spałem i spałem, słuchajcie. Wczoraj na siłce robiłem nogi. I takie... Widziałam takie te... O Jezus. A dzisiaj muszę brzuszki robić, dzisiaj nie chcę. Podziwiam tych wszystkich na siłowni. Ja motywację mam, ale chęci. To jest też różnica. Ja nie mogę się wybrać. Jak pójdę, to jestem szczęśliwa, że jestem na siłowni. Ale no ale my z dzieckiem, się. Nie? A dziś nagrywam pieczoną dynię. Miałem nagrać też grzyby portobello, ale nie było w sklepie. Skończyły się. Chcesz z tym dżemem? Bardzo dobry. Jasne. Dziękuję, to jest moje śniadanie. Podgrzałam ci? Tak, placuszki, o, jakie fajne. O, ja sobie wezmę w moim filiżance, zobacz. Sobie wezmę w tej filiżance z Zalipia. Jak tam twoja twarz? Pokazywałam. Dzisiaj na tatuażu zapomniałem wam nagrać początek. Pokażę wam, co tutaj wymyśliliśmy z Michałem dzisiaj. Kalka odbita. Muszę poczekać, aż wyschnie. Dzisiaj zrobimy kontur, delikatny cień. Ale tak to będzie wyglądało. Szykuje pan Michał. Panie Michale, jak to mówią? Czy będzie bolało? Nie będzie bolało. Zawsze takie bolało. Z tego mogłabym ją... Słyszałem, że piersiówko wybija. Czy jestem winny? Ale jeszcze nie koniec. Dziś idziemy na spotkanie, bardzo ważne dla nas spotkanie. Z firmą, która będzie może zajmowała się produkcją czegoś dla nas. I marzyliśmy o tym od 5 lat. Może się uda. Zobaczymy. Nic nie zapeszam. Mam się taką kremowo-białą stylówę, jak widzicie. I później wybieram się na event Jo Malone. Więc będę pasował, bo zaraz mam spotkanie, a o 14 event. Cześć, jestem Karolina w ogóle. Cześć. Tutaj przeniesiemy się w tej do wymieńczego ogrodu Jo Malone London. Prowadzi Kasia Kamińska. Życzę do aktywności. Malować chyba coś. Ja i moje bez talenty na pewno. Na pewno będę jak w swoim składzie porcelany się czuję. O.
I idealnie mam stroje białe. Tak. Nasze, jak malarz, ja mam jak malarz. To właśnie jest. Pierwszy sobie po prostu jakiś fragment być może tego szkła z frezją. No bruszka też fajnie by się znalazła w tym zestawieniu, ale ponieważ dla mnie temat martwej natury jest od 20 lat tematem nieeksploatowanym. Ty się już kameruję. Hello! Dzisiaj z gościem. Karolina będzie z tobą wspomnierowała. Tak. I zobaczcie jaki... Darek! Waiter! Oh my god! Ale jak nie będzie świeczki nie dała, to ja będę zawiedziony. Ja uważam, że wtedy powinniśmy zrobić zwrot. Nie wiem czy jest. Nie, bez spoilerów! Nie wiem czy ja jest. Ja nie chcę mieć żadnego spoilera. Nie zaglądam. O nie, to jest pokazanie chcesz, co jest! Ja może to słuchaj, ja chcę mieć na ostro. Znaczy ja ogólnie, taka mini ciekawostka, jak ktoś nie widział. Z reguły jestem spoiler queen. Chyba nie mam. Ja wiem, zawsze wszystko mówisz wcześniej. I wszystko. Wszystkie dramy. Oprócz dramy. Pogadam twojego TikToka i widzę, wszystko wygadałaś już. No, halo, kwit musi się zgadzać, tak? A ty też nagrałeś to o tym... Kwit się to ma... Rozumiemy sobie. Wczoraj nagrywaliśmy to, to też jest takie... A kiedy ten film wyjdzie? W niedzielę. A, czyli jak tego vloga widzicie, to pewnie jest film już. Tak. Więc musicie pani zobaczyć. Koniecznie! A widziałaś vloga z chaty, jak odbieraliśmy wczoraj? Czy nie widziałeś? Jeszcze nie widziałem. A, to musisz zobaczyć. Jeszcze nie widziałem. Ja, my wczoraj nagrywaliśmy swój vlog, plus jeszcze musiałem robić wczoraj zdjęcia, to ja wczoraj nie wiedziałam, co się działo w internecie w ogóle. Czy coś się ważnego wydarzyło? Nie. Nie wiem, bo dwóch tygodni. Ale będzie limasti u Kuby Wojewódzka, to dzisiaj. O, tak. No właśnie też zauważyliśmy. No, ale coś się przecież ogłosiło, że koniec jego. Właśnie, ja, ale... What the fuck? Szymon mówił, że ktoś powiedział... Nie, bo to dzień dobry TVN. I'm sorry, bo muszę... Muszę wziąć leki. Nie, ale muszę wstawić po oczy. On wstawił właśnie, że... Proszę dzisiaj zrobić sobie wieczorne spa. Ja się boję, że wiesz, jak ja wyjdę z tym na miasto, ludzie się dowiedzą, że ja mam rzeczy z tego kalendarza i ja nie dotrę do Łodzi. Wiesz o co chodzi? Coś ci zrobi krzywdę. Tak! No proszę cię, ty byś nie zrobił. Dobra, lecimy dalej. Widzisz trójkę? Ja mu widzę. Wszyscy się na niego patrzyli, on w ogóle nie czaje o co chodzi. Nie powiedziałem o tym. Ale jesteś koleżanką. Jak zawsze. Ale przyda się Simon, ty lubisz. Jak to weszło, to był taki hit, bo to był pierwszy lekki krem w ogóle. Taki, on się, jest chyba mega mocno nawilżający. A czy wiesz dlaczego szóstka? Szóstka czy nie wiesz? Właśnie nie wiem. Bo jak obrócisz, nie wiesz. Moja mama zawsze mówiła szóstka o szóstka. Jest. Jak grasz w jakieś gry i zawsze szóstka nie wiesz co to jest. Takie szybkie pytanie, czy ktoś z was pamięta kanapeczki takie małe? Ja jako dziecko je... Pamiętam u mojej babci, natomiast najbardziej kojarzą się z moją siostrą, dlatego nazywam je kanapeczkami cioci Kasi i właśnie do domu mojej córki. To jest jedna kanapka, która jest tak pokrojona i uwierzcie mi, że o wiele szybciej znika tak w takiej formie niż w formie kanapki. Dajcie znać, czy wy próbujecie albo czy pamiętacie takie kanapeczki. Kochani, robię meal prep na jutro, czyli przygotowuję po prostu sobie sałatkę do pracy. Ugotowałam kalafior, ale on nie jest tak w 100% ugotowany, to jest tak wiecie, półtwardo. Pomidorki takie piękne są, każdy inny. I naprawdę są przesłodkie. Jedną cebulę i fetę. Ja te pomidory to tak kroję, wiecie, spore kawałki, bo i kalafior ma dość duże kawałki. O, noże do naostrzenia, Darko. Tak, idziemy, tylko tutaj kończę sałatkę robić, wiesz? No całe szczęście, bo byś nie widziała drogi. Dobrze, że tak się świeci, no tak ci pomógł. No, zaraz będzie, tu za kilka godzin będzie jasno, wiesz? Zaraz idę, Niu. Już kończę. I mieszamy sałatkę. Chodzi o to, żeby feta się rozdrobniła. Żeby, wiecie, połączyła się z sosem. Ale pachnie. Żeby połączyła się z sosem na tyle, się przegryzie w ogóle fajnie przez noc. Pomidory też się tak fajnie, wiecie, rozmiękną jakby. Nie wiem, czy więcej pomidorów bym nie dała. Dobra, wkroiłam już dwa pomidory. Wiem, że to może nie wygląda jakoś mega apetycznie, ale uwierzcie mi, że te pomidory są najlepszymi, jakie jadłam w tym roku. Przyrzekam wam. Daję wam sporo pomidorów. Także naprawdę sztos. No, już nam się robi konkret. Można to trochę jeszcze tak pociapać właśnie po to, żeby... Wiecie, to ma się tak wszystko połączyć, przegryźć. Okej, przetestuję sobie. Widzicie mój obraz, jak wygląda?
Testuję sobie. Sezam do lodówki. I niech to się przegryza przez noc. I zabieram to jutro do pracy.